Mamy połączenie z Warszawą. Przemek Saleta jest na łączach telefonicznych. Witamy Cię. Dobry wieczór u Ciebie. Dzień dobry u nas. Dobry wieczór i dzień dobry. Dziękujemy bardzo, że zgodziłeś się z nami porozmawiać. Wiem, że w ostatniej chwili udało nam się w końcu znaleźć do Ciebie telefon i tak dalej. Piotrek Michalak, Jacek Zieliński z tej strony. Zaczniemy od gratulacji. Naprawdę wielka walka. Ja nie mówię tutaj o walce w sensie tylko walki dwóch bokserów, ale po prostu to, że akurat Wy we dwójkę w Gdańsku po tylu latach. Pamiętam, jak byłeś w Chicago, kiedy do walki waszej miało dojść, chyba już nawet plakaty były, wtedy się nie udało, w końcu to się stało. No rzeczywiście, no, do dzisiaj u mnie w domu wisi plakat z gali, gdzie walką wieczoru była walka Rahmana i Barreta, a my z Andrzejem mieliśmy walczyć wówczas w sierpniu 2005 roku. Tak, ten w redakcji u nas wisi też również ten plakat. Okazuje się, że takie plakaty, podobnie jak czasami te znaczki, co się źle odbiją, że w drugą stronę, mają większą wartość niż te prawdziwe znaczki. No to właśnie się o tym dowiedziałem w takim razie. Przemek, walka w Gdańsku i przejdźmy może do takich kilku pytań bardzo konkretnych, które mam do Ciebie. Okazuje się, że w tym momencie, kiedy walka została zakończona, że do tego momentu, biorąc pod uwagę punktację sędziów, prowadził Andrzej Gołota. Dwóch na jego korzyść, jeden punktował remis. Czyli gdyby walka nie zakończyła się twoim nokautem, to wygląda tak, na przykład gdyby miała się zakończyć po 6 rundach, że wygrałby Andrzej Gołota. Czy chciałbyś to skomentować w jakiś sposób? To znaczy, no skomentuję to, choć jednocześnie no powiem, że wynik tej walki tak naprawdę miał dla mnie drugorzędne znaczenie. Ważniejsze było to, żeby dać siebie wszystko i żeby to było takie naprawdę godne pożegnanie z kibicami, żeby walka była ekscytująca. I zresztą taka była, także właściwie to w tym pojedynku ja nie postrzegam Andrzeja jako przegranego. W tym pojedynku tak naprawdę nie było przegranych, bo było to naprawdę wielkie widowisko na wielkiej gali. Natomiast prawda jest taka, ja obejrzałem wczoraj powtórkę tej walki w telewizji. Walka była wyrównana. Jeden z nas mógł wygrać 3 rundy, drugi 2. Biorąc pod uwagę punkty zebrane Andrzejowi, no powinienem był prowadzić na punkty. Natomiast czasem jest tak, że duże nazwisko, duża postać, a taką niewątpliwie jest Andrzej Gołota, robi wrażenie na sędziach. Tylko prawda też jest taka, że taki sędzia, na którym nazwisko robi wrażenie, a nie to, co się dzieje w ringu, powinien uczyć się sędziowania na walkach juniorów, a w każdym razie na mniejszych widowiskach, żeby nauczyć się obiektywności. Nie ma tutaj już żadnego komentarza, myślę, więcej po tym, co powiedziałeś. Kolejna sprawa, o którą chciałbym Cię zapytać. Fenomen Andrzeja Gołoty jest nieprawdopodobny. My tutaj w Chicago doskonale go rozumiemy, ten fenomen. Znamy Andrzeja Gołotę na co dzień. Też tutaj wzbudza ogromne emocje i fascynuje kibiców, ale jednak no, to, w jaki sposób postrzegany jest w Polsce, przechodzi wszelkie pojęcie, bo jednak mimo wszystko to on chyba powinien być traktowany jako gość w Polsce, Vergo Arena, a to jednak zawsze, mimo tego, że ty jakby na co dzień w Polsce, to on był tym faworytem kibiców. Jak byś wytłumaczył ten fenomen popularności Andrzeja Gołoty? To chyba wynika z kilku rzeczy. Jedna rzecz to jest taka, powiedziałbym taka rzecz, która że goście z Ameryki zawsze w Polsce robili wielkie wrażenie. Ogólnie tak rzecz biorąc. Natomiast jeśli mówimy o samym Andrzeju Gołocie, to Andrzej Gołota dostarczył kibicom przez te wszystkie lata niesamowitych emocji. No ja sam miałem przyjemność komentować jego drugą walkę z Riddickiem Bowe i nigdy ani wcześniej, ani później nie widziałem walki tak ekscytującej i nigdy ani wcześniej, ani później komentowanie walki nie wyczerpało mnie tak fizycznie, bo po prostu to się przeżywało nieprawdopodobnie. Natomiast
fenomen Andrzeja Gołoty polega na tym, ludzie tęsknią za emocjami, więc nawet jeśli Andrzej Gołota zawodził i kiedy wydawało się, że był krok od zwycięstwa, przegrywał w jakiś czasem wręcz głupi sposób, tak jak z Riddickiem Bowe, to jednak ludzie tęsknią za emocjami i fenomen polega na tym, że chwilę po walce wszyscy są zdołowani, przeklinają Andrzeja Gołotę, a tydzień później chcieliby zobaczyć jego kolejną walkę. No, był to pięściarz, który jest obdarzony dużą charyzmą i nieprzewidywalny, dosłownie nieprzewidywalny w ringu. I myślę, że to kibiców bardzo pociąga. Walka pokazała, jak świetnie byłeś przygotowany. Przed walką oczywiście i jeden obóz, i obóz Gołoty, i twój obóz. Wszyscy podkreślali, że ogromną ilość pracy wkładacie w to, żeby do tej walki być właśnie na tak wysokim poziomie wytrenowania. Jak Andrzej Gołota wyglądał, to tutaj ja mam swoją opinię. Nie wyglądał dobrze już w momencie, kiedy się pojawił. To jednak ta jego sylwetka, ta jego rzeźba, to nie było to, co ja myślałem, słysząc o tym, jak on pracował. Ale to jest jakby sprawa Andrzeja Gołoty. Ja bym chciał zapytać ciebie, żebyś nam tak szczerze powiedział, jak dużo pracy włożyłeś do tego, aby zaprezentować się na ringu tak, jak się zaprezentowałeś? Znaczy tak, powiem może w ten sposób. No, jeśli chodzi o formę Andrzeja Gołoty, to na pewno był w dużo lepszej formie, dużo lżejszy niż walczy z Tomkiem Adamkiem. Widać, że trenował do tej walki dłużej i w grudniu, kiedy przyjechał do Polski, już był w lepszej formie, mniej ważył niż wtedy, kiedy walczył z Tomkiem. Natomiast wydaje mi się, że różnica jakby pomiędzy naszymi przygotowaniami polega na kilku rzeczach. No, po pierwsze, na pewno ringowe wojny z najlepszym na świecie kosztowały Andrzeja więcej zdrowia niż mnie moje walki. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że ja zawsze trenuję. Ja lubię być w formie, nie wyobrażam sobie życia bez treningu. Nawet jeśli nie walczę, no bo tak naprawdę karierę zawodową w boksie zakończyłem w 2007 roku i ten powrót przez 6 dni był taki jednorazowy, ale nawet jak nie walczę, to i tak trenuję i tak sobie wyznaczam jakieś cele. Nie potrafię trenować lekko na pół blisko. W związku z tym kiedy zaczynam przygotowywać się do walki, zwykle już jestem w dobrej formie. Tutaj akurat była taka sytuacja, że o tej walce zaczęto mówić we wrześniu. Ja wówczas wróciłem z wyprawy motocyklowej na początku września. Pierwotny termin tej walki to był 24 listopada. Na początku października to się zmieniło na luty, w związku z tym stwierdziłem, że mam czas, żeby się tak rzeczywiście przygotować, zrobić taką podbudowę, bazę wytrzymałościowo-siłową. Więc pod koniec grudnia, kiedy rozpocząłem przygotowania już takie czysto bokserskie, ważyłem takie wytrenowane 117 kg. Dużo, ale to dlatego, że sporo czasu spędzałem na siłowni i wiedziałem, że będę musiał to zrzucić, żeby zyskać na szybkości. Także kolejnych 8 tygodni to była i charuwa, i dieta, i dzięki temu zgubione 12 kilo. No właśnie, bo ty zawsze tak jest, to wiemy o tym, że pięściarze to biedni są strasznie, bo nie mogą jeść i dopiero właśnie już po walce mogą sobie coś tam powoli zacząć z powrotem konsumować. Dwie rzeczy, o które chciałbym cię zapytać, jeśli chodzi o to, co się będzie działo teraz. Jedna to taka, że tak sobie to wyobrażam, że z punktu widzenia twojego dalszego jakby życia zawodowego, prawda, na różnych poziomach, czy sportowym, czy związanym z mediami, to jest jednak ogromny taki dodatkowy
dodatkowy zysk, prawda, z tej walki. Czy spodziewasz się tego, że jednak no, będziesz zasypany teraz propozycjami? Bo tak to sobie wyobrażam, tak to by wyglądało w Stanach. Mnóstwo propozycji telewizyjnych, pracy jako komentator, dziennikarz, mnóstwo dodatkowych jakichś reklamowych, powiedzmy, kontraktów. Czy wyobrażasz sobie, że coś takiego cię spotka teraz? Znaczy, niewątpliwie jest przygotowania do tej walki i całą tą walkę chciałem wykorzystać też do jakichś swoich projektów i swoich pomysłów. Zresztą profil na Facebooku Saleta Trenuje, który został stworzony jakby w kontekście przygotowań, był pomyślany tak, żeby właśnie po walce zmienił się w profil Saleta Trenuje, gdzie ludzie będą mogli znaleźć porady, jak być w formie, jak się przygotować, jak co jeść, jak trenować i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że no, moje życie jest związane z boksem i będzie związane z boksem, z tym, że teraz chciałbym się skoncentrować na takiej rekreacyjnej stronie boksu. Pokazać boks jako sport dla każdego, niekoniecznie jeśli chodzi o walkę albo sparingi, ale cały system treningowy, który pozwala poprawić kondycję, zrzucić nadwagę, ale też działa na psychikę, bo buduje pewność siebie, daje tą pewność siebie, uczy twardości. Także to jest naprawdę wspaniały sport dla każdego, choć oczywiście walka już dla każdego nie jest. I w tej walce zależało mi na tym, żeby pokazać, że mając lat 45 naprawdę można być w doskonałej formie i wszystko tak zależy od nas samych. Dlatego ja się bardzo cieszę z przebiegu tej walki, z tego, że pokazaliśmy, że w naszym wieku można boksować szybko, w dużym tempie, zadawać dużo ciosów i być w dobrej formie. I druga sprawa to jest to, o czym ty już sam mówiłeś i przed walką i chyba po walce tu również to powtórzyłeś, że nawet z Andrzejem Gołotą można wygrać mając jedną nerkę. Wiem, że się angażujesz w popularyzację tego, aby w takich sytuacjach właśnie trudnych, tak jak to się stało w twoim przypadku, kiedy oddałeś swoją nerkę córce, żeby się nie bać tego typu spraw. Powiedz, jak to wygląda, bo o tym wiemy mniej, jak ty bardzo się w to angażujesz, jak tego typu sprawy wyglądają w Polsce. No niestety w Polsce przeszczepów rodzinnych, w Polsce jest inne prawo dotyczące przeszczepów niż w Stanach Zjednoczonych, bo w Stanach Zjednoczonych można właściwie no, obcej osobie oddać nerkę, w Polsce tylko i wyłącznie rodzinie, ewentualnie bliski przyjaciel, ale wtedy już jest skomplikowana procedura, którą trzeba przeprowadzić przez sąd. Niemniej jednak w Polsce przeszczepów rodzinnych jest bardzo mało, bo to jest 4-5% wszystkich przeszczepów, podczas gdy w Europie jest to 40%, czy w niektórych krajach nawet 50%. I ja swoją aktywnością fizyczną i choćby tą walką staram się pokazywać ludziom, że nie ma się czego bać, że można oddać nerkę bliskiej osobie, przywrócić tą osobę do normalnego trybu życia, a jednocześnie nic człowiek nie traci z tego, co z jakości życia, którą miał wcześniej, bo ja nie odczuwam żadnej różnicy. Mogę uprawiać sport, mogę wszystko jeść, natomiast w Polsce tych przeszczepów rodzinnych jest mało właśnie z dwóch powodów. Jeden powód to jest taki, że ludzie nie wiedzą, że mogą pomóc swojej bliskiej osobie i często nie są informowani przez lekarzy, a druga rzecz, że nawet jeśli wiedzą, to boją się, że jeśli oddadzą nerkę, to później będą musieli żyć na pół gwizdka i się oszczędzać i nie będą mogli w pełni z życia korzystać. Tak nie jest i mój przykład jest na to najlepszym dowodem.
Przemysław Saleta na antenie Radia 1080 w Chicago. Przemek, dziękujemy bardzo za tą rozmowę. Jeszcze raz, naprawdę wielkie, wielkie, szczere gratulacje za tym, co się stało. Ja wiem o tym, że w Chicago mnóstwo ludzi na początku walki oczywiście było za Andrzejem Gołotą, ale widziałem to, bo oglądałem to w takim miejscu, w jednym z klubów tutaj chicagowskich, klubie Capitol, gdzie kibice powoli oglądając walkę, nagle zaczynali jak gdyby tą sympatię przesuwać, mimo tego, że ze swojego jakby tutaj, nazwijmy to, ziomala, prawda, na Przemka Saletę. Więc to też był taki moment bardzo symptomatyczny, kiedy oglądałem tę walkę. Także jeszcze raz, gratulacje. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że kibice doceniają, jak się daje z siebie wszystko. I boks jest akurat takim sportem, w którym to jest docenione szczególnie. Także naprawdę tak to wyglądało i mam nadzieję, że gdzieś te twoje pomysły, o których tutaj mówiłeś, może także zaprowadzą cię tutaj do Chicago, więc będziemy możliwość mieli wtedy może pomóc także w tym, co sobie planujesz. Jeszcze raz wielkie bardzo, dzięki i gratulujemy tej walki. Ja, korzystając z okazji, pozdrowię swoich przyjaciół w Chicago, Graszkę ze Stotką i Małego. Pozdrawiamy w takim razie i do usłyszenia. I